Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj na Leszczyńskim Rynku. Wyjątkowo temat mniej polityczny, bardziej społeczno-obywatelski. Jak Państwo wiecie, przed wakacjami zainaugurowano akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy zmieniającej wysokość renty socjalnej do kwoty minimum krajowego. Dzisiaj ta renta socjalna wynosi około 1200 zł. W myśl przepisów ustawy, projektu ustawy, pod którym zbieramy podpisy, miałoby być to minimum krajowe, a więc na dzisiaj na rękę nieco ponad 2300 zł. Razem z nami dzisiaj radne Rady Miejskiej Leszna, pani Stefania Ratajczak i pani Barbara Mroczkowska. Są również obywatele, działacze, pani Halina, między innymi Białek. Dzisiaj od godziny 8 zbieramy podpisy tutaj na Leszczyńskim Rynku, ale chciałbym powiedzieć, że i tutaj oddać i podkreślić właśnie tą obywatelskość, że inicjatorką zbierania w Lesznie, tą osobą, która pierwsza podjęła tę inicjatywę, była właśnie pani radna Stefania Ratajczak, która właśnie dzisiaj jest z nami, również nas wspiera. Zaczęłam tą inicjatywę, ja już to mówiłam mediom, ponieważ zadzwoniła do mnie osoba niepełnosprawna, którzy mają dziecko, nie wiem, czy syna, czy córkę, o pomoc w zbieraniu podpisów, ponieważ jestem przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i nie wyobrażam sobie, żeby tej rodzinie i wszystkim innym osobom niepełnosprawnym pomóc. Zwróciłam się o pomoc zbierania podpisów do wszystkich organizacji pozarządowych działających w Lesznie i proszę Państwa, zaangażowanie tych organizacji przeszło moje wszelkie oczekiwania. Podpisy zostały zbierane nie tylko w Lesznie, ale z Rydzyny, z Osieczny, z Włoszakowic, z Konkolewa. Ponadto chodziłam na pikniki, które odbywały się w czerwcu, w lipcu i w sierpniu w Lesznie i tam też zbierałam podpisy. Zebraliśmy tych podpisów na dzień dzisiejszy, które przekazałam na ręce posłów naszych, aby bezpośrednio doszły do Warszawy. Bardzo miałam na uwagę to, ponieważ mieszkańcy obawiali się, jak podawają PESEL. Zapewniałam ich, że one bezpośrednio będą dostarczane przez... I tak zrobiłam też, że dałam panu Rusieckiemu i dałam panu Szczepańskiego. Dla mnie nieważne, jaki to jest poseł, czy to jest lewica, czy prawica, bo to jest projekt obywatelski. Ważne, żeby te podpisy dotarły do Warszawy bezpiecznie. I na dzień, w którym chyba 4-5 dni temu zaniosłam ostatnie podpisy, które mi dostarczyli mieszkańcy, jak wróciłam z wakacji, 300 podpisów zaniosłam do pana Szczepańskiego, bo kolegi akurat nie było i zebraliśmy tych podpisów w Lesznie 1640. I tutaj gorąco chciałabym podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym, które w to się włączyli, jak i również osoby, które do mnie się zgłosiły po artykule w gazecie ABC, gdzie oni, pani podała mój numer telefonu, że można się ze mną skontaktować. I tutaj akurat miałam telefony z Osiecznej, z Konkolewa i z Włoszakowic. Ludzie do mnie dojechali. Jeszcze informowałam, że gdyby mnie nie było w domu, to mają wrzucić do skrzyneczki mojej, gdzie mieszkam i tak tyle się uzbierało tych podpisów. Wszystkim gorąco dziękuję. Wierzę, że w całej Polsce uzbieramy 100 tysięcy podpisów, bo aby Sejm mógł obradować nad tym projektem uchwały, ustawy, przepraszam, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Jest to skierowane do osób niepełnosprawnych, które nie mogą pracować, a jest ich w kraju 290 tysięcy, więc myślę, że jest to szczytny cel. Faktycznie w całej Polsce jest tylko, proszę Państwa, to jest informacja na koniec grudnia 2021, dokładnie 289 tysięcy osób niepełnosprawnych w kraju. I potrzeba na to w budżecie państwa, aby radni i rząd zaplanował, też tu jest napisane, około 330 milionów. I wtedy te osoby będą miały taką rentę, że będą mogły żyć, a nie wegetować. Proszę Państwa, ja tylko jeszcze dosłownie jedno zdanie, dlatego że dzisiaj jesteśmy tutaj na Leszczyńskim Rynku, są wolontariusze od rana do godziny 14. Natomiast poproszę może Patryka Józefowicza, który był tutaj od rana, jeszcze parę zdań. Jak akcja będzie kontrolowana i do kiedy? My tutaj od godziny 8 zebraliśmy już ponad 200 podpisów, więc mamy nadzieję, że całym Lesznie dobijemy do 2000. Zbieramy do wtorku. Można przynosić podpisy do biura poselskiego na ulicy Chrobrego. Także będziemy to jeszcze we wtorek na ulicy Słowiańskiej od 15 do godziny 17.